Pani marszałek, Wysoka Izbo, dla posłów z Platformy Obywatelskiej w Polsce jest wszystko dobrze, przywołuje się badania statystyczne, gdzie Polska jest mlekiem i miodem płynąca, ale rzeczywistość jest skrajnie odwrotna. Polska bieda jest niedoszacowana, szczególnie duże jest na wsi, w małych miasteczkach i średnich miastach. Polska bieda jest statystycznie, to co jeszcze raz tu powiedziałem, niedoszacowana i jesteśmy według badań w czołówce Europy na czwartym miejscu, szacowaną biedą na poziomie 30% Polaków. System pomocy społecznej, który ma pomagać ludziom, między innymi biednym, nie działa dobrze. Jest za mało między innymi pracowników socjalnych przeładowanych biurokracją, a zbyt mało mających czasu pracy na prawdziwą pracę socjalną, do czego są powołani. Przez 6 lat nie wprowadzania kryteriów, nie podnoszenia kryteriów dochodowych pomocy społecznej powiększyły sferę ubóstwa w Polsce. Mam pytanie, kiedy będzie kolejna waloryzacja tych kryteriów dochodowych? Przekazanie kolejnych zadań do pomocy społecznej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak prowadzenie niebieskiej karty i obciążenie działalnością w społecznych zespołach interdyscyplinarnych, jedynie utrudniła sytuację na rzecz pomagania biednym. Ale koalicja PO-PSL od 6 lat zapomina o biednych ludziach, a myśli tylko o zamożnych obywatelach tego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.